Cześć, nazywam się Dawid Herman i omówię zadanie przeprowadzka. W zadaniu przeprowadzka dowiadywaliśmy się o pewnej sieci mieszkań dewelopera Donalda, który właśnie chce podpisać umowę z rodziną Adama. Abstrahując od całej historyjki, chodzi o to, że mamy dany jakiś graf, niekoniecznie spójny, i należy znaleźć w nim liczbę par takich wierzchołków, między którymi istnieje jakaś ścieżka. No, jak się do tego zabrać? Przede wszystkim podzielimy sobie nasz graf na spójne składowe. Ponieważ graf jest nieskierowany, będzie to dosyć łatwe. Możemy użyć algorytmu dowolnego właściwie przeszukiwania grafu, DFS-a, BFS-a lub innych, ale tamte są bardziej skomplikowane i po prostu nie polecam w tym wypadku, ze względu na złożoność obliczeniową. I jak mamy już podzielony nasz graf na rozłączne części, to możemy zauważyć, że między każdą parą wierzchołków w takiej części da się przejść jakąś ścieżką. Nie interesuje nas zupełnie, jaka to jest ścieżka. I w takim wypadku możemy skorzystać z tego matematycznego wzoru na liczbę możliwych wyborów dwóch elementów spośród zbioru n elementowego. No i oczywiście to jest dwumiar Newtona n po 2, czyli n razy n minus 1 przez 2. I dla każdego takiego zbioru liczymy sobie nasz wynik. Tutaj będzie to jedna para, tutaj będzie to 21 par. I następnie sumujemy wszystkie nasze podwyniki, otrzymując wynik globalny, który wypisujemy. Będzie to 22. Dziękuję.